Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was do rozmowy z Magdą i Anetą. Będziemy rozmawiali m.in. o tym, jak prowadzi im się słodkiego Instagrama, ile mniej więcej czasu zajmuje im przygotowanie postu, przepisu, wykonanie tych wszystkich zdjęć, więc zapraszam Was serdecznie i miłego odsłuchania. Cześć Aneta, cześć Magda. Cześć. Cześć. Przedstawcie się proszę naszym słuchaczom, powiedzcie, czym się zajmujecie na co dzień. Tu Magda. I Aneta. Na co dzień prowadzimy bloga cakeit.pl. Jest to nasza praca dodatkowa, bo normalnie pracujemy na etacie obie. I powiedzcie, czym się zajmujecie w takim razie na etacie? Ja pracuję w szkole podstawowej. Jako? Ja teraz jestem wychowawcą świetlicy, uczę też języka angielskiego. Super. A ja jestem sprzedawcą internetowym, prowadzę sklep internetowy, w którym sprzedajemy karmy dla psów. Więc skąd ta zajawka cukiernicza i kim ogólnie dla siebie jesteście? Jesteśmy przyjaciółkami, znamy się od już kilku lat. Aneta miała pomysł na bloga i mnie w to wciągnęła. I ile lat temu to już było? W listopadzie będą 3 lata, jak prowadzimy bloga. Wow, no kupa czasu. I powiedzcie mi, skąd w takim razie pomysł na bloga stricte cukierniczego? Ja myślę, że to się wzięło stąd, że robiłyśmy różne wypieki, których próbowali nasi znajomi i zawsze nam mówili, że jakie to jest pyszne, że to powinnaś sprzedawać. No i ja na przykład próbowałam sprzedawać. Znaczy, oczywiście na początek mam dla znajomych, natomiast mnie to w ogóle nie przekonało i nie dawałam rady psychicznie, to było dla mnie zbyt duże obciążenie, ale stwierdziłam, że to jest dobry kierunek, że ja lubię to robić, ale nie chcę tego robić pod presją i uznałam, że blog to jest coś, co mogę robić, bo już wcześniej jednego bloga miałam, w zasadzie dwa nawet blogi, a że nie chciałam tego robić sama, to przyszłam do Magdy, bo to była jedna osoba, która wiedziałam, że też się na tym zna i że robi to dobrze, bo to była taka osoba, do której mogłam zawsze przyjść na deser i wiedziałam, że ten deser będzie dobry. A to wcale nie jest takie nie oczywiste. Jest takie łatwe. No. A powiedz mi, Aneta, z czego wynika ta presja? Ta presja tworzenia wypieków na sprzedaż? Wiesz co, to jest taka moja wewnętrzna presja, jakby... Ale chodziło o wycenę na przykład tych rzeczy, czy... Nie. Tego, że ja nie dam rady, że coś mi się zepsuje. Podejrzewam, że to każdy ma na samym początku. Mhm. Natomiast dla mnie to było takie, że ja przez tydzień potrafiłam nie spać, bo miałam oddać tort i cały czas myślałam o tym, co muszę z tym tortem zrobić. Więc cała ta radość planowania tego tortu, która była na początku, jak już dochodziło do realizacji, w ogóle pryskała i kompletnie... Nie mogłam się tym cieszyć. Mhm. Powiedzcie mi dziewczyny, jak dzielicie swoją pracę? Czy obie robicie to samo, tylko na przykład po 2 posty na Instagram, czy na przykład na bloga? Czy jedna z Was robi coś innego, druga zajmuje się czymś innym? Jak dzielicie tą pracę? Obecnie publikujemy w miesiącu 2 wpisy. I dzielimy się tymi wpisami po połowie. Jeden przygotowuje ja, jeden przygotowuje Aneta. Więc to każda odpowiada za swój wpis. Każda przygotuje swój przepis, przygotuje ten deser. Później jedynie razem się spotykamy, żeby zrobić fotografię już efektu końcowego. No i jak już mamy materiały zgromadzone, no to każda za swój wpis odpowiada w ten sposób, że musi go napisać, obrobić zdjęcia, przygotować posty zapowiadające ten wpis. Zaplanować wszystko, żeby ten wpis się pojawił w odpowiednim momencie. Więc każda ma ten jeden wpis w miesiącu swój. Mhm. No ale to też nie jest tak, że jakby jak jest wpis Magdy, to ja nie mam w tym w ogóle żadnego udziału, bo wiadomo, że tam na przykład może Magda rzadziej. Ja mam często problemy z wyborem zdjęć. Ja nie jestem w stanie po prostu wybrać. Mam 20 zdjęć i nie umiem wybrać z tego 5, bo wszystkie są dobre, więc wtedy Magda mi musi pomóc. I tak samo, jeżeli chodzi o teksty, to sprawdzamy nawzajem własne teksty, no bo jak ja przeczytam tekst, który napisałam, to przeczytam go raz i nie widzę żadnego błędu, a Magda przeczyta kolejny i znajdzie 5, nie? Więc to po prostu, to jest jakaś taka, musimy też nawzajem sobie korygować te teksty. Czasami coś jest dla mnie niezrozumiałe, dla Magdy niezrozumiałe, wtedy przerabiamy i też to, na co zwracamy uwagę przy tworzeniu tekstu, to czy wszystko jest jasno wyjaśnione, czy nie nasuwają się jakieś pytania, czy na przykład
odbiorcy to zrozumieją. Tak. Czy nie trzeba tego jeszcze wytłumaczyć w inny sposób. Czy trzeba dopisać rzeczy typu, czy to ma być z lodówki, czy nie. Bo na przykład my o tym nie pomyślałyśmy pisząc, a to jednak by się przydało, bo potem ktoś będzie o to pytał. Staramy się właśnie pod tym kątem, że o co ten odbiorca może jeszcze zapytać. Więc umieścimy to w tym poście, żeby nie musiał pytać. No czasami później i tak pytają, ale to już inna no sprawa. Tak, tak, oczywiście. Ale Instagram to nie tylko posty. Instagram to również relacje. A w tym przypadku jak w takim razie dzielicie się tymi relacjami? Za relacje głównie odpowiada Aneta. Mhm. Tak jakoś wyszło. No, dokładnie, tak jakoś wyszło. I codziennie starasz się dodawać w takim razie, Aneta, jakieś kilka relacji, żeby faktycznie ta aktywność była cały czas wysoka, czy...? Staram się to robić codziennie. Nie mam jakichś wyznaczonych terminów, nie mam w ogóle... Wiem, że niektórzy planują takie rzeczy. Tak, planują, tak. Jaki temat będzie. U mnie to zawsze jest na spontanie. Ja mam zawsze w telefonie jakieś zdjęcia czegoś, co widziałam, nie wiem, kilka dni temu albo tydzień, czasami kilka miesięcy wcześniej, co go jeszcze nie zdążyłam pokazać. I tak sobie myślę, o, dzisiaj jest dobry... Dzisiaj jest ten dzień. Ten dzień, żeby to opublikować i po prostu sobie o tym mówię. Więc te story są takie bardzo spontaniczne u nas, ale zdarzają się ostatnio na przykład takie dni, gdzie nie publikujemy, bo po prostu nie mam energii na to. Tak, i tak. Już dochodzę do tego momentu, że może nie trzeba być cały czas aktywnym, cały czas online, odpisywać na te wszystkie wiadomości od razu, że jednak można trochę odpuścić i ale też na początku, nic się nie stanie. Na początku pewnie ciężko było, co? Żeby odpuścić, żeby pomyśleć sobie, okej, teraz na przykład nic nie dodam przez 2 dni, bo jednak jest ten strach, że ta aktywność poleci w dół bardzo mocno. Przynajmniej w moim przypadku tak było, nie wiem, czy też tak czasem miałyście. No jest tak. U nas ta presja jest bardzo, no włożyłyśmy sobie taką presję na odpowiadanie szybko na komentarze. Bo to z jednej strony, jak ktoś coś pisze, no to chciałby, żeby ktoś odpowiedział na ten komentarz, a z drugiej strony jednak ta aktywność pod tymi postami sprawia, że zasięgi mogą pójść w górę. Więc skupiałyśmy się na tym wcześniej, a teraz zaczynamy się zastanawiać, czy to jest warte kosztem jakby naszego trochę zdrowia psychicznego. Mhm. Więc myślę, że w tym momencie już to nie działa tak jak wcześniej. Teraz jest to też trudniejsze, ponieważ mamy więcej odbiorców, jest więcej komentarzy pod postami, więcej wiadomości prywatnych otrzymujemy niż kiedyś, więc więcej czasu to zajmuje. Wspomniałaś tutaj, Aneta, o presji i o takim delikatnym stresie. Czy spotykacie się z hejtem w internecie? Bardzo rzadko. Jeżeli się... nawet nie... To może były dosłownie 1 albo 2 sytuacje takie. Jakieś tam komentarze, ale one nie są takie, że ktoś chce komuś dogryźć, tylko na przykład zwrócił uwagę, że tam był jakiś błąd drobny, my sobie to poprawimy, ale to jest wszystko bardzo kulturalne. Okay. Nie ma takiego dogryzania. No to super w takim razie. Powiedzcie mi, skąd czerpiecie swoją wiedzę cukierniczą? Czy to są jakieś kursy, czy to są jakieś książki, strony internetowe, szkolenia na przykład? Zaczęło się chyba od stron internetowych i przeglądania różnych blogów. Polskich czy zagranicznych? No, zaczęło się wszystko właściwie no to od jednego bloga moich wypieków, no tak. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Bardzo pozdrawiamy panią Dorotę. Ale później zaczęłyśmy szukać innych. Nie mamy chyba takiego ulubionego bloga, z którego czerpiemy wiedzę. Po prostu raczej szukamy inspiracji gdzieś, jak zobaczymy zdjęcie czegoś ciekawego, czy jakiś nagłówek nas zainteresuje, to później się wczytujemy dalej. Teraz też książki doszły, już mamy dość dużą kolekcję książek cukierniczych, bardzo dużą. Jakaś ulubiona pozycja? Ostatnia to chyba moja, to pani Foremka. Tak. Tak. Desery koncepcyjne. Ale brakuje takich książek po polsku z takim technicznym podejściem do pieczenia. Takich, które by tłumaczyły, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Są jakieś pozycje, w których są pojedyncze tematy poruszone, ale to nie jest zgłębione. I wiem, że są takie pozycje zagraniczne. Ja jeszcze się nie odważyłam czytać takiej specjalistycznej książki po angielsku, ale to jest chyba nieuniknione, bo nie wygląda na to, żeby ktoś chciał to przetłumaczyć na polski, niestety. Powiedzcie mi, jeżeli oczywiście mogę wiedzieć, czy na Instagramie da się zarobić? Czy jest to trudne? Czy potrzebne są na przykład wysokie zasięgi?
No oczywiście, że się da. Da się. To chyba wszyscy wiedzą, że przecież Instagramer to jest taki łatwy zawód. Tam niewiele trzeba robić, czasami trzeba pokazać i się zarabia duże pieniądze. Nie no, teraz oczywiście żartuję, ale da się zarobić, natomiast pracy jest dużo więcej niż mogłoby się wydawać. To jest praca przede wszystkim codzienna i uzależniona bardzo od widzimisię Instagramu, Facebooka, od tego jaki zasięg nam udostępnią. Dlatego to jest, potrafi być bardzo trudne, bo włożona praca nie zawsze daje określone efekty, jakich byśmy się spodziewały. Jeżeli chodzi o zarobki, to no, można zarabiać w różny sposób. Można zarabiać na współpracach, można brać bartery, czyli przyjmować jakieś produkty w zamian za opinię o nich. Można robić to, co my w dużej mierze robimy, czyli afiliacje, czyli dodawać linki, przez które jeżeli ktoś dokona zakupu, to my dostajemy niewielką prowizję, a ten kupujący jakby tego nie odczuje, bo to jest, cena jest ta sama dla kupującego, natomiast my dostajemy niewielką prowizję i na tym się głównie opieramy na blogu, no bo blog, taka jest specyfika naszego bloga. Od tego zaczynałyśmy, że to ma być blok, na którym będą wymienione wszystkie potrzebne narzędzia. Więc są te narzędzia i są też te linki do tych narzędzi, co bardzo ułatwia. Wiem, że sobie czytelniczki bardzo chwalą to rozwiązanie. No ale dzięki temu, że my to zamieszczamy, to możemy też jakieś tam drobną prowizję z tego otrzymać. Warto chyba wspomnieć, że od samych liczb na przykład autorzy różnych profili nie zarabiają. Czyli że na przykład jeżeli ktoś ma 20 tysięcy albo 40 tysięcy, czy jeszcze więcej na tym Instagramie, to faktycznie on nie dostaje nic od tej platformy. Tylko jeżeli na przykład wejdzie w jakąś współpracę albo dostanie barter, a wspominam o tym, bo pewnie wiele osób, które tutaj obserwują mnie, czy tutaj was, dziewczyny, myśli, że jeżeli na przykład mamy jakieś zasięgi, to już zarabiamy, a w rzeczywistości tak nie jest i chyba warto o tym też wspomnieć, że tak naprawdę zajmujemy się tym przede wszystkim chyba hobbystycznie, tak? Dlatego, że po prostu to lubimy robić. Tak się rozgadałam troszkę. Powiedzcie mi, co wam sprawia największą przyjemność w pieczeniu? Chyba ten efekt końcowy. Jak już widzę ten deser, jak jest cały, już udekorowany, a jak go później przekroję jeszcze, o to już w ogóle. Najlepiej to zjeść. I testowanie. My lubimy jeść nasze desery. Lubimy tak. Jeść. No właśnie, tak zastanawiałyśmy się, dlaczego w zasadzie otworzyłyśmy tego bloga. No i to było z takiej potrzeby właśnie jedzenia czegoś dobrego, bo my tworzyłyśmy te swoje desery właśnie dlatego, że nie było możliwości ich kupić nigdzie, takich na takim poziomie, jaki my byśmy chciały. Czy oczywiście w Warszawie na przykład takie możliwości są, u nas w Rybniku jest z tym dużo trudniej. Dlatego zaczęłyśmy te desery tworzyć samodzielnie, no a potem doszło do nas, że czemu się tym nie podzielić, skoro i tak robimy te desery. Więc właśnie samo jedzenie tych deserów i oglądanie tych deserów to jest dla mnie taka największa przyjemność. A możecie podzielić się tutaj ulubionymi miejscami, takimi cukierniami, do których wracacie na przykład z sentymentem, faktycznie lubicie te desery, coś konkretnie polecić? Myślę, że to jest trudne pytanie, bo my lubimy próbować nowych rzeczy i rzadko się zdarza, żebyśmy po prostu gdzieś były kolejny raz. Jak jesteśmy tutaj w Warszawie teraz, to pójdziemy w miejsca, w których jeszcze nie byłyśmy. Możecie wspomnieć, gdzie idziecie, bo to jest są, bo już tutaj rozmawiałyśmy wcześniej i to są dwa chyba takie najbardziej popularne. Jedna z najpopularniejszych miejsc w Warszawie, jeśli chodzi o cukiernię. Dzisiaj wybieramy się do cukierni Lucullus i Deseo. W kwestii tego, czy warto prowadzić Instagram, jeżeli ktoś na przykład ma swoją pracownię albo kuchnię domową, czy opłaca mu się faktycznie dodawać te posty, dodawać zdjęcia swoich wypieków, jak wy to widzicie? Niestety teraz mamy takie czasy, że jeżeli jakiejś pracowni, cukierni nie ma w social mediach, to tak naprawdę ona nie istnieje. Oczywiście są takie miejsca, które już mają swoją renomę od dawna i one może sobie mogą na to pozwolić, żeby tam ich nie było. Natomiast wszystkie inne jednak muszą trochę powalczyć o te zasięgi, o tą możliwość dotarcia do tych klientów.
I to na pewno są dobre platformy o tyle, że one są po prostu darmowe i dają duży zasięg organiczny, jeżeli tylko potrafi się go wykorzystać. A jak w takim razie dotrzeć do szerszej publiczności? Bo wy tutaj i Magda, Aneta macie już ponad 20 tysięcy, prawda? I długo zapewne zbierałyście tą liczbę. Jak udało wam się dotrzeć do takiej szerokiej publiczności, społeczności? Myślę, że przede wszystkim chodzi o regularność. My jednak od samego początku założyłyśmy sobie, że będziemy regularnie publikować zarówno wpisy na blogu, jak i posty na Instagramie. Więc nasi odbiorcy już się mogą spodziewać, że w tym konkretnym dniu będzie zapowiedź, a na drugi dzień będzie kolejny post reklamujący już wpis. I myślę, że tutaj chodzi o tę regularność. I ta regularność też sprawia, że jeżeli często dodajemy jakieś posty czy u nas wpisy na blogu, a ludzie się do tego przyzwyczajają, wracają, bo wiedzą, kiedy mają wrócić, że będzie coś nowego. I też dzięki temu, że tego jest dużo, to łatwo jest później skonfrontować, co tym odbiorcom odpowiada. Bo też każdy będzie miał innych odbiorców, więc trudno powiedzieć, rób dokładnie to i będziesz miał odbiorców. No po prostu trzeba robić swoje i zobaczyć, co odpowiada odbiorcom. Powiedzcie mi proszę, co najbardziej lubią wasi odbiorcy w postach? A czego na przykład nie lubią i jest to słabo klikalne? Spodziewam się odpowiedzi, więc tutaj będzie pewnie, że teoria się słabo klika? No czy się nie. Mylę? Nie. Te posty teoretyczne to są posty, na których my zdobyłyśmy największe zasięgi. Najwięcej osób do nas przyszło dzięki tym postom, no ale też dzięki temu, że one się ukazują co tydzień od 2 lat. Więc jesteśmy chyba też bardzo, jesteśmy też bardzo kojarzone z tymi postami, jak działa pieczenie. Tak. Bo często jak z kimś rozmawiamy, to właśnie wspominają tą serię postów. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to są zdjęcia. Po prostu no, im lepsze zdjęcia, tym łatwiej jest dotrzeć do tych odbiorców. Bo choćby takie serduszko, ktoś zobaczy ładne zdjęcie, nawet nie przeczyta, co to jest. Ale zobaczy ładne zdjęcie, zapisze to, da serduszko i to już da większy zasięg, dzięki temu więcej osób może to zobaczyć. Czy zdarza wam się na przykład prosić waszą społeczność, żeby była bardziej aktywna, czy właśnie tutaj jak radzicie sobie na przykład, kiedy tej aktywności nie ma? Myślę, że bardzo rzadko o to prosimy. Może za rzadko. Może za rzadko. Powinniśmy się czasami przypominać. Bo często ludzie o tym zapominają. Ja sama bardzo często łapię się na tym, że przewijam, ale fajne, ale na przykład nie nakliknę, nic nie skomentuję. A wiadomo, że to jest taki duży gest dla twórcy, który parę godzin na przykład, może minut, ale po prostu spędził nad tym swój czas. To jest trochę takie niekomfortowe, tak się upominać, nie? No, czasami, jak nam się to przypomni, to widzimy jakiś post, który ma po prostu bardzo mały zasięg, no to wtedy puścimy, poprosimy, ale nie robimy tego często, dlatego że myślę, że to zbyt często po pierwsze irytowałoby naszych odbiorców, a po drugie my byśmy się po prostu z tym źle czuły, jak tylko tam naganiamy, żeby klikajcie. No, to może być nieprzyjemne w odbiorze. Wspomniałyście tutaj o postach właśnie, jak działa pieczenie. Czego w takim razie można nauczyć się z waszego bloga? Tak naprawdę wszystkich takich podstaw cukiernictwa. Tego, dlaczego ciasto kruche jest kruche. Co ma w tym znaczenie. Czym różni się proszek do pieczenia od sody oczyszczonej? Tak. Pamiętam ten post nawet. To wbrew pozorom wydaje się oczywiste, jeżeli ktoś już to wie, ale jeżeli ktoś tylko czasem piecze, to nie zwraca na to uwagi. Mhm. I później przygotowuje jakiś wypiek z proszkiem. Powinien być z proszkiem, on doda sodę i się dziwi, dlaczego to nie wyszło. Coś tu jest nie tak, w ogóle niesmaczne i nie wiadomo, o co chodzi. Więc właśnie takie rzeczy tłumaczymy, żeby tego nie trzeba było samodzielnie doświadczać, no bo to też często są wypadkowe jakby naszych błędów, które my same popełniałyśmy na początku. Jasne, a może chcecie właśnie opowiedzieć o tym jednym, jak to różni się ten proszek do pieczenia od sody oczyszczonej? No on się różni przede wszystkim działaniem, tym, że... Do sody oczyszczonej warto dodać jednak kwasu, żeby to wszystko zadziałało. Tak, i soda przede wszystkim zaczyna działać od razu. Jeśli się wymieszają z jakimś płynem, ona zacznie od razu działać, więc trzeba działać szybko.
Jeżeli chodzi o proszek, no to jednak on musi mieć odpowiednie warunki, więc dopiero w tym piekarniku zacznie działać i wyrastać. I co tutaj jest ciekawe, co dla mnie było ciekawe, jak o tym czytałam, to że proszek do pieczenia składa się między innymi z właśnie sody oczyszczonej. Tylko że on jest jakby ustabilizowany, ma tam dodatek kwasowy, który sprawia, że proszek jest jakby kompletnym spulchniaczem, już nie potrzebuje tego kwasu w cieście. Jeśli nie cukiernictwem, to czym innym byście się zajmowały? Ja myślę, że robiłabym to, co już robię. Uczyłabym języka angielskiego i może bardziej bym rozwinęła tą działalność, poszerzyła o jakieś dodatkowe zajęcia, o własną szkołę językową. To kiedyś było moje marzenie, może bym do tego wróciła. A ta Aneta? Prowadziłabym po prostu jakiegoś innego bloga. Mhm. Nie mam pojęcia o czym. O czymś, co by mnie akurat zainteresowało. Czyli faktycznie lubisz tą działalność w internecie? Od zawsze tak pracowałam i w tej chwili mój etat też się na to opiera, że pracuję przy komputerze, zajmuję się tym marketingiem internetowym, więc jakby lubię to i znam się na tym, a prowadzenie bloga jest dla mnie bardzo przyjemne, bo to jest coś takiego niezależnego. Mogę tam robić zupełnie co chcę i nikt mi niczego nie będzie narzucał. To jest kompletnie moja, no w tym wypadku nasza wspólna działalność. Chciałam Was tutaj zapytać o to, jaką nauczkę, jaką jedną radę udzieliłybyście naszym słuchaczom dzisiaj po tych wielu latach pieczenia i działania w cukiernictwie. Żeby czytać przepisy. Od początku do końca. Od początku do końca. I to nawet nie raz. Przeczytać go najpierw, przygotować co trzeba przygotować, bo czasami niektóre rzeczy trzeba zrobić wcześniej. Później przeczytać go jeszcze raz i upewnić się, że na pewno ma się przygotowane wszystkie składniki. I jeszcze byłoby naprawdę świetnie w kontekście naszego bloga, gdyby czytelnicy rzeczywiście przeczytali wpis cały, zanim zadadzą nam pytanie. Bo staramy się, żeby tam były odpowiedzi naprawdę już na wszystkie pytania, jakie przychodzą nam do głowy, a one się potem w tych pytaniach od czytelników powtarzają. I to jest czasami coś takiego, że po pierwsze to zjada nasz czas, a po drugie no, bywa to frustrujące, bo dosłownie czasami kopiuję część z bloga i przyklejam do tej wiadomości, no bo nie ma sensu tego pisać ponownie. Jasne. A ty, Magda? Ja myślę, żeby się nie poddawać. Nie poddawać i jak coś nie wyjdzie, to po prostu spróbować kolejny raz. A potem kolejny. I jeżeli dobrze, trzeba. O to chodzi. Nie można się poddawać, trzeba próbować. A tutaj pytanko o katastrofy. Czy często się zdarzają? Czy pokazujecie je na tym Instagramie? Czy właśnie jak już coś tam pójdzie nie tak, to lepiej to przemilczeć? Na przykład ja sama wiem, jak to jest, więc ciekawa jestem waszego zdania. Myślę, że jeżeli się testuje różne przepisy, próbuje się nowych rzeczy, to katastrofy są nieuniknione. No, to się zdarza po prostu. Nam się też te katastrofy zdarzają z tego powodu, że mamy kilka rzeczy naraz. Ponieważ bloga łączymy też z innymi zajęciami i czasami to jest tylko chwila, żeby coś zrobić, ale się okaże, że na przykład dziecko nas zawoła, bo telefon zadzwoni, no i katastrofa gotowa. Więc to też się zdarza. Myślałam o takiej katastrofie, czy miałyśmy kiedyś. No i tak mi się przypomniała jedna. Nie opowiadałyśmy o niej nigdy na blogu, więc może teraz opowiemy. Będzie tutaj premiera. To była taka katastrofa, która nie wynikała z niewiedzy mojej, ale raczej z roztargnienia. Jak większość chyba naszych takich potyczek. Mianowicie przygotowywałam torcik musowy i tam w środku miał być pieczony krem czekoladowy. I na tym kremie pieczonym czekoladowym miała być żelka jakaś owocowa. No i stwierdziłam, że jak już upiekę ten krem, to dobrze byłoby to włożyć w rancie w folię rantową, żeby tą żelkę wlać już do tej folii rantowej, bo wtedy będzie to miało ładny kształt, jak się to wyciągnie. No i tak zrobiłam. No i upiekłam krem czekoladowy i wyciągam z piekarnika i nie wiem, co się stało. Patrzę na to, a tam jakieś dziwne rzeczy, jakiś krater powstał, jakieś rzeczy się ciągną. Stałam 5 minut i nie potrafiłam dojść do tego, co ja zrobiłam. Co się stało z tym kremem? Zawołałam nawet męża. Mówię, popatrz, co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Co tu się... Rant jest w całości, a tu się coś stopiło. A ja włożyłam ten krem czekoladowy razem z folią rantową do piekarnika. Ojej. I upiekłam folię rantową. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie, ja to wiedziałam, ale po prostu... No, tak.
Jak ktoś nie wie, to folii rantowej się nie piecze. Ale nie, fantastyczna, fantastyczna. Więc historia. No niestety krem czekoladowy nie był już do zjedzenia. Trzeba było się go pozbyć i upiec nowy już bez folii. Ja tutaj ze swojej strony mogę opowiedzieć, że kiedyś dostałam piękną taką formę na sernik od mojej mamy. Byłam wtedy dość mała, miałam może chyba 11 lat i ona była taka niebieska, bardzo ładna. I oczywiście nie przeczytałam, do jakiej tam temperatury może być włożona. I właśnie po kilku minutach od włożenia do piekarnika spotkałam się z takim połączeniem sera i takiego stopionego niebieskiego plastiku i dość nieprzyjemnym zapachem, więc całkowicie rozumiem, całkowicie. Chciałam pogadać z Wami troszkę teraz o smakach, o teksturach, co najbardziej Was fascynuje, co najbardziej lubicie robić, piec i przede wszystkim później jeść. Ja muszę się zastanowić, bo jest duży wybór. Aneta, możesz zacząć. Myślę, że to się zmienia bardzo. Bo czasami to są monoporcje różne, musowe, z dodatkiem wszystkiego po prostu możliwego. A ostatnio myślę, że bardziej takie tarteletki z różnymi dodatkami. Troszkę ich ostatnio zrobiłyśmy i to jest taki bardzo wdzięczny temat w ogóle. A ja osobiście bardzo lubię takie rzeczy, które są bardzo proste w przygotowaniu. Mhm. Typu mamy na blogu mój ulubiony przepis na takie trufle o smaku Michałków. I tam trzeba po prostu kilka rzeczy wymieszać, ukulać, obtoczyć w czekoladzie i jest gotowa. Jest to tak pyszne, że po prostu nie można przestać jeść. I takie przepisy bardzo lubię. I chociaż u nas na blogu dużo jest takich bardzo złożonych przepisów, w których trzeba dużo elementów użyć i trochę czasu poświęcić, to zawsze z wielką miłością podchodzę do takich przepisów, które są proste, ale bardzo smaczne, jakby tam nie ma wielu smaków, ale po prostu nic nie odwraca uwagi od tego konkretnego. Jasne. A ja myślę, że rzeczy, które mnie ostatnio tak najbardziej intrygują w deserach, i chciałabym tego więcej popróbować, to są wszelkie takie inserty chrupiące. Jakieś chrupki, głównie orzechowe, praliny. Ostatnio odkryłam pistacje. Kiedyś mi się wydawało, że ich nie lubię. Jakoś nie byłam przekonana. Próbowałam deserów pistacjowych, ale nigdy to... Stwierdzałam, że to nie jest jednak mój smak. A teraz się okazało, że te pistacje są dobre. I zaczynam trochę w tym kierunku coś testować, próbować. Pistacje to jest życie. A jeśli chodzi o szkolenia, bo wiem, że miałyście okazję uczestniczyć w co najmniej jednym, ale na pewno też więcej. Czy miło wspominacie, czy warto zainwestować w szkolenia? Jak się na to zapatrujecie? Na pewno warto. Mamy, myślę, dwa szkolenia, które możemy bardzo, bardzo polecić. I jedno to jest szkolenie Pastry Camp u pani Foremki. Byłyśmy niedawno, 2 miesiące temu. Rewelacyjna sprawa. Bardzo nam się podobało rozwiązanie. A chcecie właśnie opowiedzieć, na czym to polega? Możemy. Śmiało. Chętnie. Więc pojechałyśmy na 3 dni w góry. O, od razu brzmi dobrze. Cały dzień spędzałyśmy w bardzo profesjonalnej pracowni cukierniczej, gdzie Sylwia uczyła nas, jak wykonywać poszczególne elementy swoich monoporcji. Na koniec ostatniego dnia już te monoporcje złożyliśmy, udekorowaliśmy i mogliśmy jeść. I to było rewelacyjne. Sylwia pokazała nam też przede wszystkim nie tylko propozycje połączeń smakowych, ale opowiadała, jak działają pewne rzeczy, jak działać, pracować z czekoladą. Dlaczego lepiej zrobić tak, a nie inaczej. Więc było to szkolenie bardzo, bardzo inspirujące i pełne takiej merytorycznej wiedzy cukierniczej. No, po całym dniu w pracowni cukierniczej wracaliśmy do domków, gdzie w tym wspólnym gronie było nas niewiele osób, bo na szkoleniu brało udział 9 osób, 8, czy 8 osób i prowadząca Sylwia. Mhm. Więc w sumie nas było 9 osób, każdy miał swój pokój, w domku komfortowo bardzo, domki super. No i wieczory spędzaliśmy razem. Pierwszego dnia było ognisko, drugiego dnia mieliśmy sesję coachingową i jacuzzi mieliśmy nagrzane, więc mogliśmy się pluskać i opowiadać sobie historie, nie tylko cukiernicze,
ale jasne, lepiej się poznać, integrować. Bardzo fajnie. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajne szkolenie. I jaki jest koszt takiego 3-dniowego szkolenia? My zapłaciłyśmy 3200. Za jedną osobę. Za jedną osobę, tak, ale teraz już ta kwota jest wyższa. To, co dla mnie było ważne na tym szkoleniu, no to ta wiedza techniczna na pewno, ale też to, że Sylwia odpowiada na wszystkie możliwe pytania, nawet najgłupsze. Ona nam od razu powiedziała, że nie ma głupich pytań. I naprawdę, czasami jakby ktoś przyszedł ze mną, pomyślał sobie, że no, czemu oni zadają takie pytanie profesjonaliście? No ale dzięki temu mogliśmy wszystko zrozumieć. Tak, zdecydowanie. I to było jedyne szkolenie, na którym byłyście? Czy byłyście też, miałyście okazję być na jakichś innych? Czy po prostu to było waszym ulubionym? To zdecydowanie było najważniejsze, no takie, na którym się najwięcej nauczyłyśmy. Byłyśmy jeszcze kiedyś na szkoleniu u Daiwy, tylko nie chcę przekręcić nazwiska. Z lukrowania pierniczków. Takie naprawdę bardzo profesjonalne lukrowanie pierniczków. Dla mnie to wtedy było. I dużo się nauczyłyśmy. Dużo się nauczyłyśmy, tak. To było chyba 2-godzinne szkolenie, ale nauczyłyśmy się naprawdę bardzo dużo i do tej pory korzystamy z tej wiedzy. Nie? Może nie jesteśmy jakimiś ekspertkami, ale wiemy już, jak tego pierniczka równo olukrować, jak tam jakiś ładny wzorek na tym zrobić. No i to bardzo fajne takie doświadczenie i nowa umiejętność oczywiście. A jeszcze w kwestii samych szkoleń, warto chyba wspomnieć tutaj, że takie pchanie się do robienia czegoś jest bardzo istotne, jeżeli później chcemy faktycznie wynieść coś z tego szkolenia, bo często jest tak, że na przykład osoby się wstydzą, właśnie tak jak mówiłyście, zadawać pytania albo podchodzić, coś robić, wolą na przykład trochę z boku stać, a jednak jeżeli ktoś już płaci za to szkolenie, idzie na to szkolenie, to warto też skorzystać z tego szkolenia, tak maksymalnie. Tutaj u Sylwii też było tak, że ona przygotowywała wszystkie te elementy, natomiast to, jak bardzo my się zaangażowaliśmy w ten proces, zależało od nas. Można było stać i patrzeć, jeżeli ktoś tak wolał. Można było na przykład odmierzać składniki, albo już tam mieszać i robić inne rzeczy. To już jakby była pełna dowolność, nikt do niczego nie zmuszał, ale można było wszystkiego spróbować samodzielnie. Nie było tak, że Sylwia robiła i na przykład, nie wiem, oblewała polewą i nikt inny tego nie mógł zrobić, bo ona to robi. Nie, każdy mógł spróbować. Lubię tutaj zadawać pytanie swoim gościom, gościniom, jaki torty miały na swoim weselu lub przyjęciu weselnym, lub jeżeli na przykład są jeszcze przed, to jaki chciałyby mieć, a może to nie byłby tort? Opowiedzcie mi troszkę. Jak ja brałam ślub, to jeszcze tak bardzo nie interesowałam się cukiernictwem. Właściwie w ogóle się nie interesowałam. Jakieś zwyczajne ciasta piekłam w domu i też jakoś nie miałam swojego wyobrażenia, jeżeli chodzi o to, jak powinien mój ślubny tort wyglądać. Więc u mnie to były zwyczajne 3 torty na takiej pięknej paterze, każdy o innym smaku. Takie tradycyjne, inne niż teraz są modne. Ale pamiętam, że mi smakował ten tort, był dobry. Nie wiem, czy teraz by mi smakował, ale wtedy mi smakował. Gdybym teraz brała ślub, to wiem, że na pewno chciałabym mieć słodki stół. O, i co by było na tym słodkim stole? Wszystko. To jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Myślę, że na pewno byłyby mini pawlowe z lemon curdem. Na pewno jakieś tartaletki, bo ostatnio bardzo je lubię. Zresztą Aneta wspominała, że często się na blogu pojawiają. Serniczki na patyku. Cakesicles. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o których teraz mi do głowy nie przychodzą. Wtedy jak nawet nie myślałam o tym, że nawet nie wiedziałam, że takie słodkie stoły się robi. Nie było to wtedy takie modne, jak teraz. Teraz myślę, że na pewno... Ile lat temu to było? Właśnie 7 lat temu, to nie jest niby tak dużo, ale jednak te słodkie stoły, wiem, że niektórzy robili, ale nie było to takie początki. Nie było to takie modne, to były początki, no może w większym mieście to już było bardziej znane niż u nas. Rozumiem. A w twoim przypadku, Aneta? Ja doskonale pamiętam mój tort ślubny, ale dlatego, że jak wjechał na salę, to się rozpłakałam. O nie, dlaczego? Co się stało? Też wtedy jeszcze nie piekłam w ogóle, nawet zwykłych babeczek jeszcze nie robiłam, to było 12 lat temu i ten tort miał być w masie cukrowej, wtedy prawie wszystkie były w masie cukrowej, w białej masie cukrowej i u dołu miała być taka kokardka i ona miała być bordowa.
A przyszła taka chamsko-różowa. A to był taki kolor, którego wtedy nienawidziłam. I akurat to był taki moment, że już te nerwy w trzępach były, bo na weselu to tak bywa. I po prostu jak wjechał, to się rozpłakałam, jak go zobaczyłam. Ale był dobrym. Mam nadzieję, że goście myśleli, że płaczesz ze szczęścia. Tak, zapewne. Ale zaskoczę was w takim razie, bo ja ostatnio byłam na weselu, na którym również tort był okryty masą cukrową. I troszkę się zdziwiłam, bo wydawało mi się, że właśnie teraz już się od tego odchodzi, a jednak nie. Jednak to pewnie zależy też od państwa młodych, jak sobie zażyczą. I pewnie też od cukierni, bo być może są takie z tradycjami, które nadal robią te torty w masie cukrowej. A jeśli chodzi o słodki stół, również miałaś, czy nie? Nie miałaś akurat? Ja nie wiem, czy chciałabyś? Czy takie sformułowanie jak słodki stół wtedy istniało w ogóle? No tak, to było 12 lat temu, to jeszcze dalej. A teraz chciałabyś mieć słodki stół na swoim Zdecydowanie tak. To byłby wielki boom? Co by tam było? Myślę, że jakbym miała coś takiego robić, to poszłabym do Sylwii z pani Forenki i powiedziała mi, żeby ona to zrobiła, bo wiedziałabym, że to będzie i piękne, i smaczne, i nie musiałabym się tym w ogóle przejmować. Super. Dziewczyny, chciałam was tutaj na koniec zapytać o wasze plany i marzenia na przyszłość. My byśmy bardzo chciały, żeby była taka możliwość, żebyśmy się skupiły tylko na jednej pracy. Tylko na blogu, żeby można się było odciąć od tej pracy etatowej, która zajmuje nam mnóstwo czasu i uniemożliwia skupienie się na tej jednej rzeczy. Rozprasza nas to bardzo i też doprowadza do takiego często przemęczenia. I myślę, że to jest nasz cel, żeby w tej chwili móc zarabiać na blogu godne pieniądze, takie, które pozwolą nam się utrzymać. Mhm. A ty, Magda? Masz coś takiego swojego? Ja tutaj podpinam się pod to, co mówi Aneta. Ale z takich mniejszych marzeń to myślę, że chciałabym, żebyśmy się rozwijały jeszcze bardziej w robieniu fotografii, bo idzie nam to coraz lepiej i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. A gdzie się rozwijacie w tym momencie? Teraz dużo praktykujemy same, ale takim momentem przełomowym było szkolenie u Smukłej Widelce, Justyny ze Smukłych Widelców. Justyny Porowskiej. Tak, Justyna Porowska. Było to szkolenie online. Nie widziałyśmy się na żywo. Dwudniowe szkolenie. Justyna była cały czas z nami połączona na wizji. My miałyśmy desery przygotowane. I Justyna tak naprawdę nauczyła nas wszystkiego. Pokazała nam przede wszystkim, jak działa aparat, jakie funkcje ustawić, jak to dobrać. Wcześniej niby wiedziałyśmy, która funkcja do czego służy, ale kompletnie nie wiedziałyśmy, jak to poustawiać, żeby te zdjęcie wyszło ładne. Justyna nas tego nauczyła. No i przede wszystkim pokazała nam, jak układać w piękne stylizacje, jak opowiadać historię na zdjęciu. A Justyna uważam, że jest mistrzenią w tym, w pokazywaniu historii na zdjęciu. I staramy się teraz, to szkolenie już było rok temu, staramy się już wykorzystywać tą wiedzę i na razie same to szlifujemy, testując. Od tego czasu razem robimy sesje zdjęciowe i planujemy iść na kolejną kolejne szkolenie do Justyny. Tak? Justyna jeszcze o tym nie wie, ale mamy gdzieś w planach kolejne takie szkolenie. Myślę już, że teraz pojedziemy osobiście do Justyny się z nią spotkać. Fantastycznie, dziewczyny. Ja bardzo, bardzo trzymam za was kciuki, żeby ten rozwój cały czas było widać, żebyście się nie poddawały i po prostu, żeby to fajnie wszystko szło i wyglądało. Poproszę was, żebyście powiedziały, gdzie można was znaleźć internetowo. Tutaj na blogu, na Instagramie, może na TikToku, nie wiem. No to przede wszystkim znajdziecie nas na naszym blogu cakeit.pl. Oprócz tego prowadzimy też Instagrama i Facebooka. I tam jesteśmy dostępne, tam możecie do nas pisać wiadomości, odpowiadamy. Można się też zapisać do naszego newslettera. Formularz zapisu znajduje się na stronie internetowej. Tak. Dostaniecie wtedy darmowego e-booka od nas. Tak. Czytałam, polecam. Mamy też jeszcze Pinterest, jeżeli kogoś to interesuje, lubi to medium, to tam też wszystkie informacje o naszych postach są na bieżąco udostępniane. Co do TikToka,
Mamy w tej chwili chyba 6 obserwujących. Idzie jak burza. Szczerze mówiąc, to nie robimy tam za wiele. Wrzuciłyśmy jakieś filmiki, ale to na razie to nie nasza bajka po prostu. Rozumiem całkowicie. Dobrze, dziewczyny. Wszystkie linki tutaj, w szczególności do Instagrama, znajdziecie w opisie tego podcastu. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję, że przyjechałyście do mnie z tak daleka. Dziękuję za tą rozmowę. Trzymajcie się. No i cześć. Dziękujemy. Cześć.